Mamy wygranego z poprzedniego filmu z GeForce Kingsa, a jest Team Impatent. Napisał, że Kolabeter stracił czas subskrypcję publiczną, bo ciebie kompletnie nie kojarzę. Masz 44 komentarze już na kanale, a pierwszy raz w ogóle cię widzę. No i co, gratulacje z grania skinka, jeśli chcecie wygrać tego skina, który świata się w tym momencie na ekranie. Łapeczka do góry, subskrypcja z dzwoneczkiem, użycie kodu Szczycel na GeForce Kingsie. I w komentarzu napiszcie, jaki jest wasz ulubiony fast food, a my wysyłamy tutaj M4, Hyperbestię. Piszemy, gratuluję wygranej u Sztyceliniu na odcinku GeForce Kings. Wrzuć SS-a na Discordzie, że legitnie dostałeś skina, bo niektórzy nie wrzucają. Nie wiem czemu, bo proszę was zawsze o to, żebyście wrzucali, więc wrzucajcie jakbyście mogli. Tutaj już widzę, że chyba oferta została zaakceptowana dosłownie w kilka minut, bo przed chwilą nagrywałem poprzedni odcineczek, gdzie wysłałem widzowi skina, a zobaczmy tak tutaj to będzie wyglądać. Czekajcie, czekajcie, niech mi przyjdzie ta oferta. Dobra, Impatient, podsyłamy ci skinka. I zaraz przechodzimy do odcinka, gdzie było polowanie na M4A4 Hall. No i zobaczycie, czy nam się udało, czy oczywiście nie. Oferta wysłana, akceptuj skina, a my Masz do przechodzimy. wygrania te dwie piękne kosy o łącznej wartości 4200 zł. Każda złotówka wpłacona z kodem Szczycel na CSGO Skins, Case Hack czy GeForce Skins to jedna szansa na wygranie. Tak zwany los. Im więcej ich masz, tym większa szansa na twoją ewentualną wygraną. Wpłaty podsyłajcie mi na Discordzie w postaci nagrania w prywatnej wiadomości lub po prostu do mnie zadzwońcie. Pamiętaj, aby nagrać wpłatę od momentu wpisania kodu do momentu otrzymania balansu na stronie. Wyniki 12 października na live. Powodzenia! Dziś to może być jeden z najgłupszych odcinków na GeForce Kingsie, a mianowicie otwieramy skrzyneczkę Holy Moly za 100 zł i wydajemy cały nasz balans. No i sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie trafić MK Hole na 0,5% za 15 albo 25 tysięcy złotych. Tu zainwestujemy 7, myślę, a reszta pójdzie na Case Battle 50 skrzyń na 4 graczy i może tam coś nam wpadnie. Zaczynamy tą batalię. 500 zł pierwsze. No było mega blisko. Bejcik naprawdę straszny. Drugi rzut nie ma nic. Jest hoł, chociaż pin jeden. Dobre i to. No i tu może być naprawdę nie za dobrze, jak mam być szczery. Jak już to zacząłem, to nie mogę teraz tego skończyć. I mam nadzieję, że coś nam spadnie. Ale zrobimy to też w inny sposób za chwilę jeszcze. Bo wpadam na jeden pomysł i zrobimy do 8000. Tak. I ostatnie kliknięcie. Albo czekajcie, jeszcze dwa razy, jeszcze dwa razy. Nie ma nic. Nie ma nic. Lecimy, bitwa. Ryzyk, fizyk. Sprzedamy tutaj wszystko, co mamy. Zawsze coś tam, jakieś drobniaki dojdą. Dobra. I teraz tak. Tak jak mówiłem, hole, skrzyneczka. Tylko zrobimy to na zasadzie takiej. 20 takich, jedna taka oraz skrzyneczka za 2000 tam była, tylko nie pamiętam jak ona się nazywała. Meduza, nie stać nas. Big Baller, nie. Fire Serpenta daję jeszcze i dorzucam resztę Holy Moly. Czterech graczy, niech się dzieje, wola nieba. Proszę, daj mi zarobić tutaj ładne siano. Polowanie na M4A4 Hall, jeszcze tego nie grali na tej stronie. No i co? Używajcie mojego kodziku Sznycer, bo do wygrania są naprawdę zarąbiste nagrody. I co? Im więcej oczywiście referansu, tym stronka będzie chciała więcej nam dawać na rozdawanie dla was, więc naprawdę zachęcam do wpłacania, bo do wygrania jest łącznie też 4200, tak jak było we wstawce. Wpłacajcie, wygrywajcie i to się liczy. No i zobaczymy, czy to coś spadnie. Jestem szczerze negatywnie na to nastawiony, ale może i to dobrze. Może i to dobrze, może się zdziwię i spadnie ten hole. Kto wie? Oby spadł po lewej stronie, Max, tutaj. Nie może spaść ani tu, ani tu, ani tu. A naprawdę bejtuje, jest coraz bliżej, widzę ten holik. Dziesięć sztuk za nami, a my nadal nic nie mamy. Chciałem coś streamować, ale nie wiem jakiego słowa użyć, nie? Na razie 75 zł spadło. Tylko i wyłącznie. Około tu jest 100 otworzeń. Będzie, bo dałem chyba 25 tych skrzyneczek. Coś takiego, więc równe 100 otworzeń, ale trochę ponad.
Tam otworzyłem też około 100, nie około 100. Tam wydałem chyba 6000, więc otworzyłem tą skrzynkę w takim bądź razie 60 razy. Czyli 160 otworzeń. W teorii na 200 otworzeń powinien polecieć jeden hołd. Może będziemy mieli większe szczęście i akurat spadnie nam nie na 200 otworzeń, a na właśnie te 160. No i zobaczmy, zostało jeszcze 8 rzutów na taśmę i czy ta skrzynka odda nam hołda? To jest pytanie. To jest zasadnicze pytanie, bo jak nie, to będzie naprawdę słabo. I zostanie nam hole, skrzyneczka zwykła za trójkę, fire serpent i jeszcze tam jakaś. Na razie jesteśmy na prowadzeniu, mamy 150 zł, ale pamiętajmy, że ta skrzyneczka hole i tak zmieni werdykt tego pojedynku. No chyba, że tutaj spadnie na kogoś właśnie ta M-ka, no i wtedy nie będzie już o czym gadać. Mam nadzieję, że spadnie dla mnie 5 rzutów na taśmę, 6 w sumie. Nie, 5, dobrze mówię, 5 i został hole i fire serpent wtedy jeszcze. Nie ma nic. Raczej nie będzie. Raczej nie będzie haula. Polowanie nieudane. No chyba, że ze skrzyneczki haul. Może tu się coś bardziej trafi. Zobaczmy. Zobaczmy. Ostatnie 3 skrzynki. Nie ma haula, ale może ze zwykłej skrzynki haula za trójkę będzie. Proszę, daj teraz coś dla mnie. Jest haul! Ale nie tu, gdzie powinien. Ja pierdzielę, co za trafy. Glock Fate, AWPA Fate, M4A4 Hole. 35 tysięcy złotych Blood Crusher. Byłem jedno miejsce obok. No ja pierwszy. Polowanie udane, ale nie w tą stronę, co powinno. I myślę, że w kolejnym odcinku zaryzykujemy i spróbujemy haula po prostu trafić tej skrzynki. Albo nie wiem, co tu zrobię. Coś na pewno wymyślę. Dzięki widzowie za oglądanie tego odcineczka. Zobaczmy, ile w ogóle z ciekawości możemy dostać za 24 tysiące punktów. Żebyście wy wiedzieli, jak przykładowo płacicie z moim kodzikiem, ile możecie dostać siana. I za 24 tysiące punktów mamy, uwaga, petkę Mandy za 100 praktycznie. Myślę, że dobry wynik. No i możemy coś za 140 jeszcze otworzyć. Tu była taka skrzyneczka, tylko nie wiem, czy ona jeszcze jest. Taka eventowa, ale widzę, że już jej nie ma. No to co? Jak już zaczęliśmy, to i skończmy na tej skrzyneczce. Niestety. Dziś nie było nam dane trafić haula. Może w kolejnym odcinku. A jeśli chcesz kupić skiny taniej niż na Steamie, to mam dla ciebie idealną ofertę z kodem szczycel na PiratesWapie. Jesteś w stanie przykładowo za 700 zł kupić kosę wartą ponad 1100 zł na Steamie. Tu wpisujesz mój kodzik. Dodatkowo do pierwszych 3 wymian dostajesz 10 dolarów bonusu. Pamiętaj, że również możesz sprzedać w tej zakładce swoje skiny legitnie. Dostaniesz oczywiście je na wybraną oczywiście metodę płatności. No i co? PiratesWap, kod szczycel, link w opisie. Zachęcam cię do korzystania.